Kochani, to jest ten moment. Właśnie komisja jury zakończyła swoje obrady i stworzyła protokół z posiedzenia, który za chwilę usłyszycie. Ja trzymam główną nagrodę festiwalu, czyli Grand Prix, a teraz poproszę przewodniczącą komisji jury, panią Marcelinę Gawron, o odczytanie treści protokołu. Zatem protokół jury konkursu piosenki religijnej Chrześcijaninem być. Jurorzy w składzie Marcelina Gawron, Jacek Bielecki, ksiądz Paweł Cys po wysłuchaniu 33 podmiotów wykonawczych w ramach przesłuchań konkursowych uwzględniając regulamin konkursu postanowiło przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach. Kategoria 1. Do lat 8, tak. Soliści. Trzecie miejsce Aleksander Sarna. Drugie miejsce Antosia Łakomy. Pierwsze miejsce Bartłomiej Kozak. I w duetach w tej również kategorii 1. Pierwsze miejsce Miki i Max. Tak, przechodzimy do kategorii drugiej. I zacznę od solistów. Wyróżnienia w solistach dostały trzy panie: Aleksandra Usasz, Julia Pędrak oraz Daria Krzywoń. I w kolejności miejsc na podium w kategorii numer 2 trzecie miejsce Maja Michalik i trzecie miejsce ex aequo Nikodem Liro. Drugie miejsce Mikołaj Adamowicz i ex aequo Szymon Hatała. Pierwsze miejsce Eliza Witkiewicz, ex aequo z Natalią Galas. Kategoria ta była bardzo mnoga w podmioty wykonawcze i mieliśmy tu nie lada wyzwanie. Kategoria to przedział wiekowy od 9 do 15 roku życia, tak, więc... No tutaj mieliśmy gorące dyskusje. W duetach w kategorii drugiej wyróżnienie uzyskał duet Zuzanny Czekaj z Zofią Patyk oraz duet Anny Burzy z Julią Kosakowską. I w duetach trzecie miejsce Gabriela i Agnieszka Kmieć, drugie miejsce Oliwia Onik i Arkadiusz Łabędź. I dwa pierwsze miejsca ex aequo Ewa Sarna z Mileną Kozioł oraz duet Sisters. I przechodzimy do kategorii najstarszej, młodzieżowej. Pierwsze miejsce uzyskała Julia Rąpała. No, zbliżyliśmy się do tego momentu ekscytującego. Nagroda główna. Grand Prix Festiwalu. W którym Grand Prix Festiwalu jury przyznało dla Marceliny Sarny. I tu brawa! Tak, wykonanie Marceliny jednogłośnie ujęło wszystkich jurorów. Szczerością wykonania, emisją, czyli walorami technicznymi głosu. Marcelina zagrała również autorski utwór. Zagrała właśnie, dlatego że zaakompaniowała sobie na gitarze, śpiewając równocześnie. I było to wykonanie wyróżniające się właśnie taką globalną dojrzałością, która nas poruszyła. Gratulujemy Marcelinie. Całą treść protokołu, jak również wszystkie szczegóły dotyczące sposobu odebrania tych nagród i inne sprawy, które dotyczą organizacji, zamieścimy na naszym facebookowym fanpage'u, na stronie internetowej. Jak wiecie, no nie możemy jeszcze zorganizować koncertu laureatów, dlatego postaramy się jakiś substytut takiego koncertu, który będzie podsumowywał cały
festiwal zamieścić również na naszym kanale społecznościowym. A teraz już bardzo Wam dziękujemy za to, że przyjechaliście do Rydlic, że po tej przerwie znowu mogliśmy się spotkać, że było radosne śpiewanie, 7-6-godzinne. I razem z członkami jury mówimy Wam do zobaczenia w przyszłym roku. Gratulujemy i dziękujemy za doznania. Panie Jacku, jeszcze Pan coś. Dziękujemy wszystkim.